No zaryć no! Bardzo serdecznie na vlogu tomczukowym Turbo Koksa. W związku z tym, że już zbliżają się moje starty wielkimi krokami, a w zasadzie już w najbliższą sobotę, dzisiaj mamy początek tygodnia. No i za lada dzień już Mariusz leci do Stanów, więc pomyślałem sobie, że warto będzie podzielić się z Wami tym ostatnim praktycznie dniem w Polsce, bo dzisiaj mam jeden trening, przedostatni trening w zasadzie, jutro ostatni trening w Polsce, już do Nowego Jorku lecę, nie trenuję do soboty przed startem, do samej pompy, już praktycznie nic nie będę robił. Później start, dwa tygodnie później mam start w Toronto, więc zostaję cały czas w Stanach, tam sobie będę się przygotowywał, będę podjarany, bo siłeczka, cardio na Manhattanie i te sprawy, już tam mam uzgodnione praktycznie wszystko. Lecimy razem z trenerem, więc tutaj jestem o tyle spokojny, że na bieżąco będzie mógł mnie pilnować, sprawdzić jak nigdy. To znaczy miałem już przyjemność robienia tego prepa i całej końcówki na ostatnich zawodach pro, no to wyszło nam zajebiście. No i myślę, że tutaj też się to powinno sprawdzić, tym bardziej w Nowym Jorku. No wiecie jak to jest, no kurde, ja już się jaram na samą myśl, że już tam jadę, już nie mogę doczekać, jest poniedziałek, w środę, z samego rana już uciekam, także jestem szczęśliwy. No i co, no przygotowania jak przygotowania, no 14 tygodni czystej michy, ja powiedziałem się nawet gdzieś tam do jakiegoś znajomego, że ja jestem takim kulturystą, że jak są przygotowania przed te 14 tygodni, to przez 14 tygodni jestem michem. Nic nie tykam, nic nie jem, nie podjadam, nie kombinuję, jak mam plan, to trzymam się swojego planu. A jak jest czas na wolność, no to i można sobie pofolgować, no to i leżę do góry kutasem i sobie lecę na Dominikanę i tam sobie drinki sobie piję i się bawię, tak, i jem co chcę. Także trzeba wiedzieć kiedy można sobie na co pozwolić. No też druga sprawa, że to, że jesteś pro, to też nie powoduje tego, że jesteś niewolnikiem tej diety czy treningu. Też jest czas na... Organizm musi odpoczywać. No nie chcę tutaj Wam mówić, jak praktycznie prosi, prawdziwi prosi, tam ze Stanów się też zachowują, bo oni też potrafią lecieć grubo w balet, Lee Priest chociażby też leciał grubo i zawsze potrafił formę i tak wykręcić. Więc tutaj, tak jak mówię, nie trzeba być michem w żadnym wypadku. No i tak jak mówiłem, przygotowania, 14 tygodni, mam praktycznie już wszystko ze sobą, cardio już dzisiaj skończyłem, dzisiaj zrobiłem ostatnie cardio. 30 minut w zasadzie tego cardio przez całą redukcję nie zrobiłem zbyt dużo, bo gdzieś zacząłem dopiero od 5 czy 6 tygodnia robić, więc też nie odczułem tak mocnej redukcji, tak mocno też stawiałem nacisk na to i tak głośno o tym mówiłem, że dobrze się czuję. Aż jak w końcu powiedziałem, że się zajebiście czuję, to wiadomo co się stało, zacząłem się czuć słabo i już odczułem te skutki tej prawdziwej redukcji. Ale jak to się mówi, jeżeli czujesz się słabo przed startami, to znaczy, że forma się poprawia. No i tyle. 14 tygodni, tak jak powiedziałem, też no był rygor maksymalny, to jest skupiłem się, no przygotowuję się prawdziwy pro, robię wszystko tylko i wyłącznie przygotowane pod te starty. I praktycznie trzymam cały czas tą samą michę, w zasadzie non-stop tam zaczynałem chyba od 550 gramów węglowodanów, a teraz kończę na 450, więc nie jest to jakaś tam tragedia. No ale wiadomo, im dalej w las, organizm jest wymęczony już, gorzej się śpi, często się sika, bo to jest normalne na tym etapie. No i tyle, no, trzeba robić swoje i trzeba dalej zapierdzielać. Także jesteśmy u mnie w domu, akurat za chwilę lecimy na siłkę. Polecimy sobie Hellcatem, jeszcze sobie pojeździmy troszeczkę, żeby cię ostresować, też uwielbiam ten moment, ale to później Wam opowiem, jak jestem zestresowany, coś mi się nie udaje, mam kiepski dzień, wsiadam do Hellcata, 717 koni i potrafię stresować tak jakbym skakał na bungee. Zrobimy teraz posiłek przedtreningowy, będzie to jeden z posiłków, który jem cały czas, ten właśnie grill DeLonghi uratował mi dupę podczas tych przygotowań, bo naprawdę się sprawdził. Chyba 500 czy 700 zł kosztował, a robi taką robotę, takie mięsko, że już nie robi nic na patelni. 5 posiłków dziennie, mam 2 na słodko, rano jem omleta typowego, taki omlet z płatkami,
albo z mąką, jajka, izolat, słowa w sumie leci, jakieś tam owocki i tak samo podobne produkty lecą potreningowo, a trzy razy w ciągu dnia dodatkowe posiłki są trzy razy mięso, jakieś dodatkowe węglowodany typu ryż, jak wcześniej jakieś lawasze, bułki czy tam coś takiego, co nie powodowało mi problemów z moimi z jelitami, to sobie jeszcze dawałem, teraz już wiadomo na końcówce, to już trzymam się sztywno, jem sobie swojego indyczka z ryżem, także nie kombinuję za mocno. No to i też druga sprawa, suplementacja. Tutaj często pytacie i gęsto, kurczę, czy naprawdę tych supi trzeba tak dużo jeść, co z wątrobą, co później wątroba pewnie jest rozjebana. No nie, no to suplementy są do tego, żeby wspomagać naszą redukcję, czy wspomagać naszą regenerację. To już wam pokażę za chwilę, zresztą zobaczcie tutaj jaka jest skromna ilość supli, chociażby przygotowana no, do codziennego użytku. Tutaj kolejna ilość supli, większość praktycznie treka. No bo na tym bazuje, to jest mój sponsor, moja firma, z którą działam już od prawie 3 lat. No i na treku wszystkie przygotowania wychodzą mi idealnie. No, i to jedna z szafek, no, wam jeszcze pokażę, kurde. Bo tutaj szafka białkowa, tutaj są izolaty. To też mi dupkę ratowało, całą redukcję, bo przejeść ilość białek, które miałem do przejedzenia, czyli około 400 gramów dziennie białka, no to naprawdę graniczyło z cudem, także 200 gramów izolatu. Na pewno nie jest to forma oszczędna, ale jak ma się takiego sponsora, takie wsparcie, no to można sobie na to pozwolić. To jest szafka z białkami, a tutaj jeszcze szafka dodatkowa. No tutaj też jest tego dobre, no nie powiem, że nie ma, jest parę rzeczy jeszcze, białelek sobie leży. Także L-karnityn to na pewno sobie wyjmiemy, bo ci nam się przyda. Jakieś kreatyny, teraz uważajcie, bo kreatyna będzie bardzo droga, także trzeba robić zapasy. Będzie to towar deficytowy. Trzeba będzie kupować jak czeresie po 160 zł. Powiem wam szczerze, że jak nie ustawiłem tego w jednym rządku, to nie miałem świadomości, że aż tego tyle jest. No i teraz jak ktoś powie, że wątroba może być rozwalona, no to na bank będzie rozwalona. Nie, słuchajcie, sprawdzam cały czas badania. Robię sobie co jakiś czas profilaktycznie, to akurat te rzeczy są wspomagające na wątrobę, niektóre działają wręcz oczyszczające na wątrobę, więc tutaj nie ma przypadkowości, tutaj nie ma czegoś, co by powodowało to, że będę czuł się źle albo że będzie wpływało negatywnie na moje zdrowie. To są oczywiście rzeczy, których używam codziennie, ale nie są to rzeczy, których używam na raz wszystkich, bo dzielę to wszystko na trzy porcje. Przed treningiem, przed spaniem i poranna porcja suplementów po śniadaniu. No jak to się podzieli po różnych tych posiłkach i porach dnia, no to nie wychodzi tego dużo, bo tutaj jedna tabletka, tu dwie, tu cynk, no kurczę, chrom, magnez na noc, tam nie wiem, NAC chociażby, to też właśnie do regeneracji, do wątroby, no to trochę tego później się znajduje i trochę tego się zbiera. Ale nie ma tego naprawdę aż tak dużo. To są podstawy moim zdaniem dla zawodnika, który się przygotowuje, bo mamy tutaj i witaminy, i minerały, wszystkie, które są niezbędne do funkcjonowania organizmu prawidłowego, a wiemy, że na redukcji no ten organizm jest no niestety przeciążony i wyjebany z butów, więc tutaj bez supli, bez witamin, bez minerałów to czuję, że mogłoby być trochę i bardzo mogłoby być gorzej. Także tak jak widzicie, no, używam tego trochę, większość to rzeczy są od treka, są też spalacze. Ktoś się śmieje zawsze, że o Jezu, klemu Rexin albo Ocela zwykłe. Kurczę, słuchajcie, jeżeli to ma pomóc w 1%, to zawsze jestem ten 1% do przodu. A myślę, że wszystko ma swój pozytywny wpływ taki, że nie ryje to ani bani, nie powoduje jakichś zjazdów, a to jest też duży plus, bo tak jak gdzieś mówiłem, przerabiałem też takie momenty, gdzie ładowałem w siebie olbrzymią ilość stymulantów, czułem się potem tragicznie, a też teraz nauczone doświadczenie właśnie może to też ma wpływ taki, że czuję się dobrze, ponieważ nie używam takich mocnych stymulantów. U mnie największym stymulantem to jest właśnie klęb Rexin, Cela i Cut & Catch. To są te spalacze, których używam, więc praktycznie nic nie leci. No i Ohimbina, ale Ohimbina wiadomo, to nie jest coś, co powoduje jakieś zjazdy, czy tam podbija ciśnienie maksymalnie, albo się źle po tym czujesz. No może ja jestem jakiś odporniony, ale dobrze toleruję. 10 mg Ohimbiny teraz leci u mnie, tak z ciekawości wam powiem, rano i 10 Ohimbiny leci przed siłownią. Znaczy tam chyba od jednej tabletki 5 mg, także tylko tyle. Spalacze też dochodziły nie oczywiście od początku, dochodziły później, jak kardio już wjeżdżało. Najpierw wszystko było z wyczyszczoną michą, wyczyściliśmy miskę po masie i to wystarczyło naprawdę, żeby ze mnie zaczynało schodzić. I ja jestem taki, mam taki fajny organizm, że zaczynam czysto jeść, trzymać się kaloryczności, nawet nie muszę kręcić kardio, bo ta forma zaczyna się poprawiać. A później jak tylko odkręcę kardio, spalacze, to się dzieje magia.
Dzisiaj zresztą tą magię zobaczycie, bo zrobimy sobie trening, popuchniemy trochę i później na koniec jeszcze pozowanko, także coś tam się będzie działo. No i tyle. Idę robić jeść, bo kurde jestem tak głodny, że już zapomniałem, że jestem głodny, ale sos sojowy to też dobra sprawa, kurczę, to jest podstawa. Słuchajcie, posiłki, tak jak powiedziałem, są proste. W zasadzie składają się z mięsa i tych dwóch na słodko. Jak używam, to używam 300 mięsa, tutaj mamy już świeżego indyka. Biorę tylko i wyłącznie od sprawdzonych swoich dostawców. Mam takich ziomeczków, którzy mają takie świeżynki i nie kupuję żadnych tam marketach, tylko bezpośrednio od nich. Teraz rzucam 300. Dodatkowo to przyprawię, jeszcze to Wiola już mi pokroiła. Ona złoty dzieciak, kurczę, tak dba o mnie, że 314, troszeczkę będzie więcej, no, na pewno to nie spowoduje to jakichś negatywnych skutków. Wiola jest takim cwaniaczkiem i tak fajnie dba o mnie, że już pokroiła mięso, jak codziennie rano kroi mięso, a ja tylko, ale nawet jeszcze przyprawia, to jest dobre, nawet przyprawia. Dzisiaj akurat było nieprzyprawione, a wam teraz zdradzam patent zajebistego żarcia. Trochę sosu sojowego, papryka słodka, w dużej ilości, ja dużo lubię papryki, jebać biedę. Papryka ostra. Wcześniej to i sypałem jakieś tam wegety i tam inne sprawy. Teraz sól mam policzoną, bo dzisiaj jest 15 gramów. Więc wegety już nie używam, ani przypraw, które zawierają dodatkowo sól. Bo staram się mniej więcej już utrzymać tą ilość stałą soli, stałą ręcz. Nie zawsze jebał za to, że nie trzymałem, że tam sobie kombinowałem, że trochę więcej podjadałem soli. No, także sól mam tutaj. Myślę, że to wystarczy, więc nie będę żadnych przypraw dodało. Jeszcze jakby jakaś kurczakowa była przyprawa, no to było zajebiście. Tej soli mam tutaj jeszcze tyle, to na jeszcze jeden posiłek, już jeden mięsny jadłem. To jest drugi mięsny, trzeci jeszcze na noc poleci mięsny, więc jakiś pomidorków czy do kolejnego mięsa, tutaj w sam raz mi zostanie tej soli. I patrzcie, żadnej filozofii nie ma, to mięso będzie tak zajebiste i tylko w papryce, tylko w soli i trochę oleju, tego trochę nie oleju, tylko sosu sojowego. Kurde, Tomczuk gotuje, master chef, zobaczcie jak to wygląda. Operator aż widzę, niby nie był głodny, już teraz się oblizuje, nie dostanie się pewnie. Mówię, że nie, mięso jest policzone, nie ma takiego jedzenia tutaj. Patrz, i to jest już, widzisz, chwila, moment, mięso wygląda zajebiście. Mogę od razu rozgrzać sobie jeszcze grillika. I tak, papierek wyjmujemy, na papierek rozkładamy, żeby to się ładnie nie zgarało. I tak codziennie Mariusz właśnie, teraz widzicie, takie, teraz sobie wyobraźcie, nie codziennie, dzień w dzień. Ale na szczęście mam ten plus, że jest jeszcze Wiolka w domu, jak jest, no człowiek nie pracuje, albo wraca z pracy, no to ona dużo ogarnia. No to jest naprawdę złoty człowiek, ale powiedziała mi ostatnio, tak, weź ty już kurwa jedź, bo już mam cię serdecznie dosyć. Powiedziała, zrobię wszystko, żebyś mi nie pierdolił, że coś jest nie tak, powiedziała, ale jak już pojedziesz, to będę się czuła, będą tutaj fajerwerki, szampany i monety strzelać. I powiedziała, że będzie gruba impreza, jak tylko wyjadę, że już mam je dosyć. Moich humorków tam różnych takich, no wiecie, jak na redukcję, no. Nie powiem, że zawsze jest kolorowo. Człowiek tam troszeczkę chodzi delikatnie poddenerwowany, sfrustrowany, głodny, czasami też pomimo tych 450 węgli. No i to powoduje, że trochę się ryje w bani i się szybko człowiek irytuje. No ale powiem też tak, że nie wiem dlaczego, ale jak zaczynam redukcję, albo jestem już w takim okresie już solidnej redukcji mocnej, no to ci ludzie na siłowni zadają kurde jakieś dziwne, głupie pytania. Ostatnio właśnie podchodzi do mnie chłopak, który, facet starszy, który praktycznie nigdy ze mną w życiu nie zamienił jakiegoś tam słowa i wyskakuje do mnie i mówi: Mariusz, przepraszam, czy ty przypadkiem nie mieszkasz pod Warszawą? Ja mówię, kurwa, skąd takie pytanie w tym momencie? Dlaczego pod Warszawą? No nie wiem, jakoś tak mi się wydawało, że mieszkam pod Warszawą. Mówi, no nie mieszkam, nie poszedł sobie. Także takie pytania, tak, albo ty masz brodę? I gość się patrzy na mnie, ty masz brodę? No mam, kurde, czy tego nie widać? Więc mięsko stawiam tylko na 6 minut, czyli to jest naprawdę bardzo krótko, to jest nawet szybciej. Widzieliście zresztą, ile czasu jego przygotowanie samo. Chwila dodania przypraw, wymieszanie. 5 minut na grillu, ryż już mam zrobiony, ryż też sobie delikatnie z sosem sojowym zrobię, jakieś warzywka na patelnię do tego wrzucę i będzie zajebisty posiłek. Wykroję pomidorka, bo to uwielbiam, to jest lekko strawne, zajebiście wchodzi na koniec. Jak widzieliście, cukinia, trochę papryki, to wszystko na grillu i posiłek gotowy.
ryżu, zwykłego ryżu, to jest zwykły ryż. Dodaję tylko trochę jeszcze do tego sosu sojowego. Kilka kropel rzeczywiście, jest sos sojowy jasny, więc on tutaj praktycznie jest w ogóle bez węgli. Od razu będzie lepszy. Dlatego ja się dziwię zawsze, jak ludzie mówią, jest na diecie, jest mi ciężko, nie dam rady, jem kurczaka z wody, ryż z wody, zwykły, bez soli. Co jeszcze najlepsze, bez soli ludzie wyjedzą, nie? To jest dopiero dylemy. To jest najgorsza głupota, bo sól jest nam do funkcjonowania bardzo, bardzo potrzebna i wręcz niezbędna. Ograniczanie soli nie ma w ogóle nic wspólnego ze zdrowym trybem życia i prawidłowym odżywianiem. To jest tylko zaburzanie odżywiania. No to jest mi niech tylko puści trochę warzywko smak. Będzie mi gitara. Mięsko idealnie przyprawione, mięsko gotowe. Warzywko jeszcze mogłoby trochę dojść, ale i tak jest dobrze. Dla mnie to jest bardzo dobrze. Już tutaj też ryżyk dochodzi. I to jest danie zrobione. No, Marcin, ile czasu zrobiliśmy? No, 5 minut, tak? Minut, no. Tylko kwestia mieć pokrojone mięso. Mięso już pokrojone to jest połowa biedy i wszystko jest do ogarnięcia. Ktoś mi mówi, że kurde, nie mam czasu, redukcja jest taka ciężka, dieta jest taka ciężka, no to proszę bardzo. Wystarczy zainwestować zamiast na przykład, nie wiem, w jakąś jedną imprezkę tygodniową, w takiego grilla. Nie, oczywiście ja tutaj nie mam z tego żadnej prowizji od DeLonghi, ale naprawdę to jest, można kupić też inny. Jakiś taki domowy, mniejszy, bo niektórzy też nie mają oczywiście miejsca w domu, żeby na przykład to trzymać, nie? Ale dobra sprawa i jak widzicie, no nie wygląda to źle, a powiem, że nawet wygląda, smakuje pyszne. Oczywiście gdyby była tu Viola, to Viola by nie pozwoliła, żeby tutaj były jakieś brudki, żeby patelnia była tak uwalona, u niej to by było tak, że wszystko by było papierkiem wytarte, no ale wiecie, to facet gotuje, jest realnie, to jest życie, a nie Instagram, nie jesteśmy tutaj milionerami z Beverly Hills, więc widzicie, jak to wygląda w rzeczywistości, dlatego nie będę tutaj teraz, tak jak mówię, Wiolka by teraz układała na patelni, nie pozwoliłaby nagrywać, póki nie byłoby oblane jeszcze, nie wiem, sosem truflowym dookoła, no ale ja to jem, aby szybko zjeść, bo już jestem głodny i mam wyjebongo po prostu. Teraz kiedyś na masie pamiętam to byle jak, aby tam z patelni to zrzucić, a teraz każde ziarenko ryżu jest naprawdę złota, kurde, to jest tyle żarcia. To jest tyle żarcia, że naprawdę nic nie może się zmarnować. Bardzo czyste mięsko, aż płynie. I jest zrobione. Kotlet nie był chudy. Super ułożone, dobre, żeby były jądrowe, nie dało ludziom do domu. Trudno dalsze ludzi wpuścić z tym dalej. Świeże warzywka, lekko strawne, cukinia. Jeszcze tylko posolić, do tego pomidorek będzie dokrojony. Takie danie. No i woda, 8 litrów dzisiaj. Teraz 5,5 leci, więc jeszcze na treningu trochę. Dziękuję. Do widzenia. I powinno się śmigać. I jeszcze jedna rzecz. Czy dodajemy, powinien być tutaj, czy dodaję jakieś keczupy, sosy. Zero, oczywiście, jeżeli keczup, albo nawet niekoniecznie zero. Są też te ze stevią słodzone, które mają obniżoną kaloryczność, też używam. Dzisiaj akurat nie mam ochoty, dlatego jem tylko normalnie takie huby, aby szybciej zjeść i lecieć na trening, osa. Ja, jak standardowy Polak, jem, nie wlecę maluczką. Tylko pokroję sobie od razu, bo ja nie lubię się pieprzyć z tym. Patrzcie, zobaczcie, jak mięsko się kroi. To jest świeżutkie. Ale też kwestia oczywiście dobrania mięsa, bo jak kupisz gówno z Biedry, no to później też te gówno będziesz jadł. To jest indyk, nie? Ja nie wiem, poczekać, bo wolę sobie indyczka. Dobra. Także życzę mi smacznego.
żarty się skończyły. A jak żarty się skończyły, to Boogieman leci z tego, z opakowania, już nie szoty. Szoty to są takie, są ok, ale to na czas takiej lekkiej redukcji. Jak już jest mocniejsza, to dwie do dzioba. Najlepszy shaker. Weszło? Kurwa. No dobra. Dobra, teraz... Muszę się super przypać. Kurwa, od tej wody no stop mi nas chce. Teraz standardowa procedura. To już chyba od 3 lat nieprzerwanie. Co każdy, co trening. Aminko. 30. Leci. Ja sobie na oko już mniej więcej wiem, ile trzeba wsypać, żeby było tyle, ile trzeba było. Zresztą jak będzie troszeczkę więcej, to to trek i tak dorzuci najwyżej. Jedną miarkę mi dosiął więcej. Tylko najgorsze jest to, że mam tylko cytrulinę, a zapomniałem monohydratu z domu zabrać. Więc dyszkę cytrulinki, czyli jedna cała miara jeszcze dodatkowo. I to się. I można iść trenować. Pompa, przewodzenie od razu. Wartości odżywcze wystosowane do mięśnia i tyle. Dobra, idziemy trenować. I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive. But I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwan. Kurwa, ten manik się postarzał, ja pierdzielę, ciekawe dlaczego. Kurwa, ciekawe dlaczego, w tydzień się postarzał, nie? Dzisiaj mam jeszcze te wybroczyny na plecach. Byłem u fizjo. Chodzę teraz dwa razy w tygodniu chodzę do fizjo. Na Grzyszkowi. Poniedziałki i piątki. Od miesiąca, dwa razy po to, żeby rozbijać mocno, bardzo nożami i po to, żeby zyskać i złapać separację. Mięśnie właśnie grzbietu, bo z tym miałem zawsze problem największy, dopiero grzbiet mi schodził tak naprawdę na dzień przed startem, woda itp. A teraz na szczęście fizjo mój już ogarnęli mi ten patent na poprzednim starcie właśnie w Alicante w sierpniu, że ogarnęliśmy to w ten sposób, że zobaczyliśmy, że to działa, rozbijanie nożami, pompowanie i jeżdżenie po mięśni. No i tak teraz praktykujemy. Ten manik mi odpierdziela. To była wersja E-Rises, ale handlami. Ale w Grzesiu już widzę patent lepszy znalazł z podpórką. Zajęte są już zadylinki, jest poniedziałek, jest ludzi multum, więc musimy sobie jakoś inaczej poradzić. Zrobimy E-Rises z handlkami. Trzeba trochę inny ruch, ale też skutek będzie ten sam. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Powrót żywych trupów, kurwa, w tacie. No to nie mam tak pieniędzy. Jednego dnia jest, kurwa, ADHD, a drugiego powrót żywych trupów. Się w ogóle mi
bo mi podopieczny się powiedział. Czy ja nie chodziłem kiedyś na rehabilitację i na leczenie do szpitala na DHD? On taki starszy, nie? W DSK. Mówię, kurwa, nie, no, ale czemu? No bo mi się wydaje, że ty masz ADHD. A on zawsze przyjeżdża do mnie, ja jestem nabuzowany tym Ubimenem, na treningu zawsze mi widuje, nie? To ja też powiedział, teraz osądzałby mnie, jak się zachowuje, że ja tak zawsze zachowuję. No to może nie, bo teraz jest nakręcony. Ale widzicie, dwie miarki Ubimena, to nie jest, nie brałem nic naprawdę pomudzacza żadnego więcej. Tylko tego Ubimena i kurwa, nie wiem, co się dzieje. Jak wezmę do gęby dwie miarki, to jakoś amfetaminę zaczynałbym. To jest specjalną wersję produkują. Nie wiem, co oni tam dosypali. To jest ta wersja Road to Rock Pro. Formaniek special. Road to Rokoko Pro. Ale Rokoko Pro to ja odpalam w tym, w grubym na jesień dopiero. Rokoko, taki klub u nas podlaski, zabawowy. Zabawowy, no dyskoteka, no. Ja mówię, że odpalam w październiku. Tak delikatnie, dwa razy pójdę. Się zmęczę? Najebało grubo, nie? Najebało. Jest różnica między tym, jak przyszliśmy, nie? Tak. Tak, to będzie teraz śmiał. Do tego, żeby trochę ruszyć, bo dwa ćwiczenia są. Jeszcze jedno z linką. Tak jak widzicie, misz ma się gruby. Wszystko. Dalej przed startem będzie pompa. Wszystkie partie. Tylko węgli będzie troszkę więcej i mocniejsze odwodnienie. Na razie jest jeszcze. To co widzieliście, to jest dość specyficzne ćwiczenie, ale to już wiele razy na różnych filmikach tłumaczyłem wysuwanie hantelką na tyłu ramiennego. Ma to do siebie dobrego, że można wyizolować zajebiście ten tylny jakton, ale tylko pod warunkiem, jak go dobrze czujemy. Dużo osób nie potrafi tego zrobić prawidłowo ćwiczenia, bo ciężko jest wyizolować. A ruch, nie ma tu jakiegoś schematu na ruch, po prostu robimy tak, żeby przedostanie na przykład, żeby widać, że tył wszedł dobrze. Nie ma,
I to jest ćwiczenie trochę inne niż wszyscy robią. Wszyscy robią w sposób pionowy, a to robimy poziomo. Czyli kapur się spina w tej płaszczyźnie, a nie w tej. Warto spróbować. Dobrze działa, jak widzicie zresztą, kurwa, kapur troszeczkę podrósł. Zobacz tylko ile tam poruchu.